Buf. Dlaczego mnie straszysz? Próbuję to zawiesić, a ty mnie straszysz. Buf. Buf. A. O mój Boże! A co to za zona kwarantannie? Babciu, szykujemy się na imprezę! Pięknie, prawda? Jaką imprezę? Do spadku po wujku Antku jeszcze daleko! A ja też się nigdzie nie wybieram! Tomek, u was wszyscy w wiosce tak nie na czasie? To się nazywa Halloween! U nas na wsi nikt nie obchodzi Halloween, oprócz tego jednego razu, jak ktoś próbował, ale spalili go na stosie. A, tak, pamiętam. Kogo zamierzacie dzisiaj spalić? Nikogo! To będzie miłe święto, prawda? Powiedzcie! Tak, w Halloween budzą się zmarłe i złe duchy. To świetna sprawa! I w ogóle palenie nie jest takie! A żeby duchy nikogo nie poznały, trzeba się przebrać w kostiumy. Na przykład w zombie. Jestem zombie kurczak. Przestań się wygłupiać. Łachudro. Amatorszczyzna, nie Halloween. Jak byłam młoda, przez wieś codziennie przelatywały czarownice. Nie zaskoczycie mnie tym obskurantyzmem. Uch. Aha, naszej babci nie przestraszy nawet zombie. Ludziska, dajcie lajka na Halloween i napiszcie w komentarzu, jak można przestraszyć naszą babcię. I nie zapomnijcie o sobie. A może zrobimy babci pranka? Tak, pokażmy jej Halloween. Oj, chyba nie znasz babci. Cała wieś się jej boi. Założę się, że do wieczora będzie się bała każdego szmeru. Mam pomysł, podzielmy się na drużyny. I zobaczmy, czyj prank będzie lepszy. Dobra. Jesteśmy drużyną. My też. Wiecie, profesjonalista sam sobie poradzi. Babciu, tam są duchy! Tam są duchy, babciu! Pomóż! Przestań się drzeć, krzykaczu! Skąd wzięłaś te duchy? Wszystkie są w mojej stodole, na wsi. Babciu, nie kłamię! Tam są białe, zimne, straszne! Tam są! Pomóż! Ganiają starą babcię tam i z powrotem, w górę, w dół, dranie! No pokaż mi te swoje duchy! Tam są! Babciu, boję się! Oddaj mi duszę, oddaj mi duszę, oddaj mi duszę. Ojej, a skąd tu tyle kurzu? A psik, a psik. Babciu, spójrz, idą na ciebie. A psik. A, o tym mówisz dziecko, nawet szczur się ich nie boi. Gdzie szczur? Gdzie, gdzie, gdzie? Gdzie on? No tam, na twojej stopie i na twojej też. Spójrz tylko! Łachudry zniszczyły prześcieradło! No co tam dziewczyny, szczur was zjadł? Z waszej babci jest niezły prankster! Nawet nie mrugnęła okiem! Życie na wsi musi być ciężkie. A wy macie jakieś pomysły? No jasne! I nie schrzanimy jak wy! Wasza babcia jest starodawna. Dużo gorsze zjawy i potwory widziała ze swojego życia. Tak! Niksy, rusałki! Babciu, babciu, pospiesz się! Biegnę, biegnę, wnusiu! Dlaczego krzyczysz? Już, już, idę! Co tam się stało? No mów! Babciu, nie uwierzysz! Tomek postanowił popływać w przeklętym jeziorze!
Wszyscy wiedzą, że tam są rusałki, ale on nie uwierzył i... O ty! Babciu, pomóż, nie mogę już oddychać! Moje płuca zamieniają się w skrzela! Babciu, co robić? Co robić? Aha. Poczekaj chwilę. No co robić? Co robić? Dobrze, zaraz wrócę. Chyba się boi. Aha, poszła wziąć tabletkę na uspokojenie. Piątka! A to do czego? Babciu? Nie bój się, chłopcze! Utnę to cholerstwo! Zaraz będziesz człowiekiem! Nie martw się o nogi! W obecnych czasach wszystko ci doszyją! Ależ oni są delikatni! O, Tomek, naprawdę ci to pasuje? To co, rusałkowi pranksterzy, złapaliście się na haka babci? Ona prawie zrobiła z niego sushi! No, i sałatkę śledziową! I co, dziewczynki? Nic wam nie wyszło? Nie tylko dziewczyny tu są. No tak, już łapię. Teraz zobaczycie, jak straszą dorośli ludzie. To co wymyśliłeś? Koń? Co w tym fajnego? Kto by to uznał za śmieszne? Daj mi spróbować. Babcia właśnie drzemie, a jak się obudzi, to tam będzie koń. No, to kto odważny? Zdejmij to! A co to ma być? Złapię was, łachudry! Spadamy! Później was wszystkich złapię. Kolacja! Mówiłam, kolacja! Ładnie pachnie! O, zupka na kolację! Wygląda pysznie! Ukroję wam chleba! No, i gdzie twój koń? Nie słyszałyśmy żadnego krzyku babci. Nie wiem, nie mogę go znaleźć. I to nas nazywał dziewczynami. Babciu, z czego ta zupa? O, nie uwierzycie! Spałam sobie w łóżku, budzę się, a tu nagle skądś koń. Tak po prostu. Nie wiem, jak tu zawędrował i skąd, ale odpadła mu głowa. Więc tak sobie pomyślałam, jak zrobić z tego pożytek, więc ugotowałam zupę. To co, macie jakieś inne pomysły? Po tych prankach na waszej babci będę potrzebował opieki psychiatry. To był głupi pomysł. A z wyglądu babcia jest takim aniołkiem. Pomiotem szatana, a nie aniołkiem. Ej,
chuligani. Możecie być cicho? Serce mi szwankuje. Muszę odpocząć. Babci serce szwankuje. Myślałem, że go nie ma. To niepokojące. Jakoś podejrzanie cicho. A jeśli to przez noc źle się poczuła? Ona? To zaraz my się źle poczujemy. Po co zgadujemy? Po prostu sprawdźmy. Aha, idź przodem. Zabiliśmy babcię. Zabiliśmy babcię! Musimy zadzwonić na policję! Nigdzie nie dzwoń! Po prostu przyznajmy, że babcia umarła przez nasze pranki. Słuchajcie, nie podoba mi się to. Uciekajmy stąd! To nie po chrześcijańsku. Musimy ją pochować. No, chyba masz rację. No co? Myślę racjonalnie. Tak jak Julka uczyła. Babcia? Nie upadaj! Nie, nie upadaj! To co? Chodźmy pochować babcię. Dobra, wykopałem grób. Dzięki za pomoc. To co? Pożegnajmy się z babcią. Apokalipsa zombie! Gdzie ona? Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. O mój Boże, na schodach! Mamo! Babcia? Zakopcie te dziurę, łachudry! Żeby wykopać ziemniaki, to tydzień się trzeba dopraszać! Ale zakopać babcię od razu! Dranie! Tfu! Idę zobaczyć, co przygotowali na mój pogrzeb! Moje plecy takie sztywne!